Wikłacz złotolicy buduje gniazdo. 1 sierpnia rozpoczął się ostatni dzień, ostatni miesiąc zimy. 1 września będzie pierwszy dzień wiosny tutaj na południu Afryki. I niektóre ptaki już zaczęły się szykować do wiosny, do następnego sezonu. Pierwszy raz zacząłem używać opcji nagrywania filmów w aparacie, który mam już no, prawie 4 lata. To już najwyższy czas. I ten wikład właśnie mnie tutaj zainspirował, żeby go troszeczkę popodglądać. Na razie ptaszek jest w barwach jeszcze niegodowych, ale już zaczyna żółknąć. Kiedy przyjdzie okres godów, kiedy będzie czas na zaintrygowanie samiczki, no to będzie miał takie piękne, piękne żółte upierzenie. Te filmiki nagrywałem na różnych ustawieniach, właśnie żeby zobaczyć jak to się nagrywa. To ustawienie to jest 60 klatek na sekundę. I ja je tutaj w tym programie do edycji wideo je spowalniam, także żeby się to tak szybko nie działo. No i żeby to trzęsienie się, ruszanie się tej kulki, tego gniazda było mniejsze. Drugie ustawienie było troszeczkę gorsze, to później jak do niego dojdziemy, to zaraz będziemy widzieli, ale to spowalnianie rzeczywiście całkiem nieźle wychodzi. Nie ma w zasadzie utraty jakości. Tutaj widać jak on sobie tam wchodzi do tego gniazdka i nie tylko wylatuje głową przez otwór, ale czasami będzie widać jak potrafi się, że tak powiem, wycofać, kiedy tam będzie chciał poprawić coś przy tych źdźbłach. O właśnie, tak jak tutaj widać, z których buduje to gniazdo, a to nie jest trawa. Trawa by była za słaba, te źdźbła trawy. W pobliżu rosną dwie palmy i te ptaszki sobie siadają na zielonym liściu palmy i odrywają takie długie, podłużne wstęgi z liścia palmy, po prostu rozszarpują gdzieś tam u nasady, także takie wstęgi mają powiedzmy jakieś 2, 3, może 4 mm szerokości, ale są znacznie bardziej wytrzymałe od źdźbeł trawy, także jak one wyschną, to rzeczywiście to gniazdo ma taką solidną konstrukcję. No ważne, żeby było jeszcze też dobrze zamocowane do gałęzi akacji, na której rośnie, na której jest zawieszone. Tutaj jest właśnie ta wersja 240 klatek na sekundę, czyli przy odtwarzaniu normalnym ten ruch jest bardzo spowolniony, no ale jak widać jakość rzeczywiście tutaj poleciała, spadła bardzo, to jest jakość QVGA, VGA, QVGA. No i rzeczywiście to już po tej jednej próbie widać, że nie ma co się w to bawić. Jest jeszcze drugie ustawienie, 120 klatek na sekundę VGA i chyba to będę, jak za 2 dni pójdę znowu tam go podglądać, to chyba będę używał tego drugiego ustawienia. Chociaż wydaje mi się, że najlepszy wynik to daje nagrywanie z normalną prędkością, ale z częstotliwością 60 klatek na sekundę i w tym programie do edycji wideo spowalnianie tego nagrania, czyli rozciąganie go jak gdyby w czasie, bo ten program on po prostu tylko duplikuje poszczególne jedna po drugiej klatki. I wtedy po prostu te klatki są w takiej samej jakości, a nie ma utraty jakości, tak jak w tym przypadku, który widzimy. Tutaj widzę, że on to jest niezły akrobata, bo jedną nóżką się tam trzyma gdzieś za,
do tego za gniazdo, a drugą sobie pomaga ten kawałek liścia akacji jakoś tam zagiąć, czy może chciał go oderwać, nie wiem. No, w każdym razie kombinuje nieźle. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. No teraz to pewnie jest na razie tylko stawianie fundamentów i budowanie ścian, bo jeszcze tam jest troszeczkę dziur. Zaraz tam, jak będzie troszeczkę lepsza jakość, to będziemy to dobrze widzieli. Wikłacze przeważnie budują swoje gniazdka na gałęziach drzew akacji, tak jak w tym przypadku. No, jest to dość mocne drzewo, mocne gałęzie ma. Oprócz tego ma kolce, co jest ważne, bo no tutaj w przypadku, kiedy to drzewo rośnie sobie na osiedlu mieszkaniowym w ogrodzie, no to nie ma problemu, ale no po prostu ptaszki tego nie wiedzą. Natomiast w naturze, w buszu, problemem tych ptaków są węże, które wyjadają jajka i pisklaki. W związku z tym taki ptaszek, zanim zacznie zakładać to gniazdo, ogałaca z liści okoliczne gałązki, po to, żeby takiego właśnie późniejszego ewentualnego drapieżnika móc łatwo dostrzec. I często właśnie te ptaki całymi grupami atakują właśnie takiego skradającego się węża. A tutaj widać dobrze te kolce na gałązkach. Także to pomaga tym ptakom chronić jajka i pisklęta. No aparat, którym to robiłem, to kręciłem, no to jest raczej taki z niższej półki, czy tam niższej, średniej półki. I widać, że tutaj ta ostrość się gubi w momencie, kiedy ten obiekt, bo ja kręcę ze statywu, kiedy ten obiekt się rusza i ucieka gdzieś tam. Dopiero chwilę zajmuje mu wyostrzenie ponowne. No, jakby to był taki ten bezlusterkowiec, które teraz są w użyciu na olimpiadzie w Tokio, to nie byłoby żadnego problemu. No, ale po chwili on właśnie już łapie ostrość. I to jest spowolnione, ten kawałeczek filmu jest spowolniony w stosunku do tego, ale jest rozciągnięty, nie w aparacie, tylko właśnie w programie tym edycyjnym. Także wikłacz tutaj sobie spokojnie buduje gniazdko. No, jak to się skończy, to nie wiadomo, bo to się może okazać, jak już będzie miał je gotowe, czy tam będzie uważał, że jest gotowe. No to wtedy zwabi samiczkę i jeżeli jej się to nie spodoba, no to niestety ona mu to rozwali wszystko. Często takie gniazdko gdzieś tam leży sobie na trawie w ogrodzie. A były przypadki, kiedyś widziałem, no niestety nie udało mi się tego nagrać, że jakiś konkurent tam z sąsiedniej gałęzi albo rozwalał, albo podbierał te kawałki tych liści z palmy, które on tam sobie pieczołowicie porwał, przyniósł tutaj do gniazdka i pod nieobecność po prostu właściciela sąsiad podkradał mu cegły z budowy. Za chwilę tutaj na sąsiedniej gałęzi siedziały sobie takie dwie synogarlice senegalskie. No one budują gniazda tak niechlujne, tak bezładne, że często zdarza się, że te pisklaki, czy nawet nieraz jajka, jak tam gdzieś wieje wiatr, to zrzuca, tam nieraz znajduje w ogrodzie, tam między kwiatami gdzieś wśród krzaków te jajka, czy pisklaki właśnie. Bo te gniazda są tak małe i tak właśnie nieporadnie robione, że tutaj widać, że ten wikłacz on naprawdę się pracuje i tam zaplata dziobkiem te kawałki tych źdźbeł, tych liści palmy.
Naprawdę. To jest, wziąwszy pod uwagę, że robi to tylko dziobem, nie ma niczego do pomocy, to jest to godne podziwu. A to są właśnie te dwie synogarlice senegalskie, młode jeszcze, no już opierzone, ale jeszcze tak nieporadnie latające. To tyle, za parę dni będzie jakiś następny filmik, zobaczymy jak tam temu bikłaczowi to gniazdko się udało. To tyle na razie. Do zobaczenia za parę dni.